Siemaneczko, cześć, z tej strony Gorgo, witam serdecznie na kanale Gorgo Testuje. Skoro oglądasz ten odcinek, to prawdopodobnie interesujesz się oczyszczaczami powietrza. Możliwe, że jesteś nawet jednym z posiadaczy i po prostu chcesz poznać opinie innych. Tak więc w dzisiejszym odcinku opowiem Ci o wadach i zaletach oczyszczacza Xiaomi Mi 2S, który posiadam już od 3 lat. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy może najpierw od zalet. Pierwszą taką zaletą, którą zauważyłem, to fakt, że 3 lata ponad i on dalej działa, proszę Państwa, dalej działa, a używam go 24 na dobę, no dobra, prawie 24 na dobę, ponieważ kolejna zaleta to jest aplikacja, dzięki której mogę ustawić sobie harmonogram, kiedy ma się włączać i wyłączać, i ustawiłem ją w taki sposób, że uruchamia się zawsze około godziny 15:30 i wyłącza się zawsze około godziny 9:00. Czemu około? Bo dokładnie nie pamiętam. Czemu tak robię? Ponieważ gdy idę do pracy, to uważam, że ten oczyszczacz by się marnował i nie wiem, po prostu uważam, że jest to bez sensu, żeby on chodził, kiedy mnie nie ma, ale jest ustawiony w taki sposób, że uruchamia się godzinę szybciej niż ja wracam z pracy, dzięki czemu on zdąży już oczyścić mniej więcej te powietrze w godzinkę, zanim ja wejdę po prostu do domu. Jest to na pewno mega, a to mega zaleta i naprawdę widzę różnicę. Szczególnie, że mam w pokoju świnkę morską, jestem alergikiem, mam pianki akustyczne, które niby nie biorą kurzu za dużo i tak dalej, ale trochę biorą. I po prostu potrzebuję jakichś takich zabezpieczeń typu właśnie oczyszczacz powietrza. Nigdy nie wierzyłem, że takie rzeczy działają, jednak po tych 3 latach śmiało mogę powiedzieć, że nawet taki oczyszczacz za 7-8 stówek, jak ten Xiaomi, robi robotę. Mam mały pokój, ponieważ mój pokój to jest około, nie wiem, 5 metrów kwadratowych w tym stylu, więc na moje potrzeby jak najbardziej wystarcza. Jednak zadawaliście też dużo pytań w poprzednim filmie, który był 3 lata temu i pytaliście m.in. czy sobie radzi z zapachami. Owszem, radzi sobie z zapachami, ponieważ już miałem sytuację parę razy taką, że na przykład garnek się palił w kuchni i nikt się nie skapnął, oczywiście nic się nie stało takiego, ale chodzi o to, że śmierdziało wszędzie, cały dom śmierdział. I zaniosłem go do kuchni, odpaliłem, oczywiście uruchomił się na maksa, więc oczyścił, pomógł oczyścić te powietrze, oczywiście okna i tak dalej, potwieraliśmy też, no bo no to ciężko by było bez tego, ale naprawdę mega, a to mega zrobił robotę, 15-20 minut i już nic nie było czuć. Kolejne przykłady to na przykład jakieś dezodoranty czy coś, jak się w pokoju psikam. Teraz staram się już raczej gdzieś tam w łazience, ale czasami się zdarza, że się w pokoju, to on się odpala troszkę mocniej i zaczyna to szybko czyścić. Zauważyłem również różnicę w kurzu, którego jest naprawdę mniej. A na przykład raz na jakiś czas ten filtr troszkę wycieram, ponieważ jak otworzymy sobie tą klapkę, to widać od razu, że na tym filtrze dookoła jest bardzo dużo kurzu. Ja teraz mam taki odkurzacz elektryczny chyba za 50 zł czy coś w tym stylu i tym odkurzaczem takim ręcznym sobie szybko tak pyk, 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 pyk przycieram, dzięki czemu po prostu ten kurz tam się nie zostaje, nie? Wiecie, co chodzi? Jest jakby mniej tego kurzu po prostu w pokoju, bo później to wszystko wyrzucam do śmieci, a na tym filtrze przynajmniej się nie trzyma. Co prawda on jest tam szczelnie zamknięty, ale mimo wszystko od razu też przy okazji co jakiś czas sobie zerknę, ile tego kurzu jest. Wy pewnie gdzieś będziecie widzieć to w przebitkach, więc to jest też fakt, że on śmiga. Pragnę też zaznaczyć jedną rzecz od razu, żeby było wszystko jasne. To nie są żadne filmy sponsorowane. Jeżeli jakiś film będzie sponsorowany, będzie partnerem jakiegoś odcinka, to oczywiście dam Wam znać. Niemniej jednak ja zawsze mówię jak jest. A tutaj po prostu jest dobrze. Na moje potrzeby jak najbardziej wystarczy. Jeżeli macie oczywiście jakieś pytania czy coś w stylu, pytajcie w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć, a jak nie, to zrobię jakieś Q&A na temat tego oczyszczacza i po prostu odpowiem w filmie. Taka wado zaleta, ponieważ nie wiem jak to nazwać, jednym się to podoba, drugim nie, chodzi o ekran LCD. W nocy na przykład on mnie bardzo denerwował, szczerze powiedziawszy, więc sobie go po prostu wyłączyłem. Na szczęście wyłączenie jest bardzo proste, jednym przyciskiem w aplikacji albo po prostu naciskając z tyłu obudowy przycisk, no i po prostu już nie mamy problemu. Na aplikacji fajny jest ten plus, że pokazuje po prostu stężenie całe, jakie jest w pokoju, czy im wyższe, tym gorsze po prostu, więc to jest spoko, ale tak naprawdę możecie sobie podejrzeć w aplikacji albo po prostu to wyłączyć i mieć ukryte, on będzie sobie robił wszystko po swojemu. Zaletą na pewno też jest wymiana filtrów, ponieważ filtry kosztują około 120 zł zamiennik i starcza na pół roku, czyli bardzo dobry wynik moim zdaniem, czyli tak powiedzmy 2,5 stówki wydajecie i macie cały rok
używania prawie że 24 na dobę. Moim zdaniem bardzo ładnie wyglądający oczyszczacz powietrza i do tego działa, bo zbiera kurz i chodzi dobrze, i chodzi cicho przede wszystkim. To o to też mi bardzo chodziło, żeby on chodził cicho. Oczywiście im wyższy tryb włączymy, tym będzie głośniej, ale mega zaletą jego jest to, że chodzi naprawdę fajnie i cichutko. Szczególnie jak chodzi o tryb nocny, to po prostu go w ogóle nie słychać. Zaraz sobie przejdziemy do wad, czy wad w sumie, nie wiem czy to można nazwać wadą, ale to jest chyba jedyna wada, którą zauważyłem. Czujnik później po prostu zaczął się psuć i zaczął wydawać dziwne odgłosy. Ogólnie mi to jako tako nie przeszkadzało, jednak to było takie wiecie co chodzi, i kurczę, w nocy to nie dało się za bardzo zasnąć. Albo się zasypiało, ale tak, no nie było za łatwo, szczerze powiedziawszy, więc postanowiłem po prostu go wykręcić i działa dalej, tylko że teraz jestem jakby bez czujnika, cały czas mi tam pokazuje chyba 23 czy coś w tym stylu, cały czas ta sama liczba, mimo tego, że nawet popsikam dezodorantem czy coś w tym stylu, ale no ja mam już tak progi sobie poustawiane, automatyczny, manualny i tak dalej, że jakby mniej więcej wiem co potrzebuję i wiem jak powinien chodzić u mnie w pokoju, więc jako taką, no czy to wada, no jest wada, no popsuł się, tak, popsuła się jedna rzecz, w ciągu 3 lat, popsuła się kiedy? No z pół roku temu i na AliExpress widziałem, że takie części można kupić za około 120 zł, także to nie jest jakiś majątek, więc prawdopodobnie po prostu kupię i sobie wymienię ten, wyrzucę, a wsadzę następny, nie? Jeżeli chodzi o wykręcenie tego, to jest bardzo proste, intuicyjne, tak naprawdę otwieramy tylko kawałek obudowy, odpinamy tasiemkę i tyle. I on działa dalej, tylko po prostu nie mierzy nam stężenia całego tego smogu i tak dalej, nie? Przechodząc do podsumowania, uważam, że jest to naprawdę bardzo dobry oczyszczacz. Wyszło już teraz kilka nowych modeli. Widzę, że tam nie wiem, czym one się tak dokładnie różnią, ale śmiało mogę polecić ten, który ja mam. Myślę, że teraz spokojnie możecie go kupić taniej, pewnie za 3-4 stówki gdzieś sobie znajdziecie takie ceny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Albo jakiś nowszy model sobie możecie kupić. Ogólnie jestem naprawdę, a to bardzo i to bardzo zadowolony. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję i łapkę w górę oraz zapraszam na pozostałe moje filmy na kanale. Do zobaczyska. Hej!